Bardzo dziękuję, panie marszałku. Nie widzę przedstawiciela rządu. Co nie jest nie rządu? Przedstawiciela nie rządu, co nie jest zaskakujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę materię tej ustawy, bo przecież historia ostatnich 7 lat w zakresie polityki energetycznej to jest jedna wielka historia rosyjskich wpływów i realizowania rosyjskich interesów. Począwszy od zablokowania rozwoju energetyki wiatrowej, poprzez wzmocnienie rosyjskich zdolności rosnącym importem rosyjskiego węgla, a skończywszy na tych wszystkich deklaracjach bez pokrycia dotyczących zatrzymania importu rosyjskiej ropy do Polski, co nawet w tym roku, zdaje się, miało miejsce. I to robiły koncerny, które są koncernami, spółkami Skarbu Państwa. Więc pytanie jest, czy ta komisja, jeżeli powstanie, będzie rzeczywiście zajmowała się tym, czym powinna, czyli działalnością PiS-u przez ostatnie 7 lat. Dziękuję bardzo.